Dzień dobry, witam Was serdecznie i zapraszam na mój nowy film. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapowiada się piękny, słoneczny dzień. Także w ogóle cały tydzień ma tak, do końca tygodnia tak ma być. 25 stopni, słonecznie, bez opadów, chociaż teraz zbierają się jakieś chmurki. Ale ma być ładny dzień, no zobaczymy, co ten dzień przyniesie. Ja zaraz wybywam na rehabilitację. Odezwę się później. Moc serdeczności przesyłam. Mam chwilę do autobusu, poczekam. Zaszłam sobie do sklepu z pieczywem. Kupiłam sobie cynamonkę. Chałupę. No i super taki żytni chlebek. Także takie moje zakupy po drodze. Moje pieczywo dzisiejsze. Kupiłam chałupę, dawno nie kupowałam. No i teraz sobie zrobię kawę, zjem sobie z cynamonką. Chlebek żytni. Ale dzisiaj słoneczny dzień się zrobił, bardzo ładnie. Piękny dzień słoneczny. Właśnie wróciłam z rehabilitacji. Kawa zaparzona. Do kawy cynamonka. I chwila relaksu. Witajcie, witajcie. Ja już w domu po zabiegach. No i okazało się, że moje zabiegi, cztery zabiegi dziennie od poniedziałku do piątku kończą się w czwartek, a od piątku zaczynam nową serię. Zostają tylko dwa zabiegi, laser i prądy, tak zwane pole magnetyczne. Także jest lepiej i tamte zabiegi już nie są konieczne, także cieszę się z tego. No oczywiście tą radość tłumi troszeczkę, tłumią te wiadomości, które docierają, które oglądamy w telewizji, nie tylko i w internecie. Śledzę losy naszych powodzian. No nie da się tego opisać, żadne słowa tego nie oddadzą, każde słowa są takie banalne wobec tego dramatu, który się rozgrywa. To naprawdę jest coś niesamowitego. Ci ludzie są tacy, co po raz drugi tracą swoje domy. Także oglądając te wszystkie wiadomości, reportaże, to naprawdę człowiek jest, chociaż ma problemy tego typu zdrowotne, to chociaż jest zadowolony, że tylko to, nic poza tym, bo nie wiadomo, co może w życiu się przytrafić. Także ludzie stracili dorobek życia, a też są ofiary śmiertelne, także coś niesamowitego, naprawdę. Nie chcę dużo mówić na ten temat, ponieważ wyczytałam w sieci właśnie pod takimi filmami znanych youtuberów, że się lansują na tle powodzian i tak dalej, także to jest bardzo taki delikatny temat, ale nie można przejść obojętnie wobec tego tematu, także współczuję bardzo, bardzo. No i tak. Także tak wyglądają te moje rehabilitacje. Tak jak powiedziałam, już wszystko jest fajnie. Jeszcze troszeczkę, tak minimalnie, no ale to uśmiech, o który mi chodziło, już mam. Także cieszę się z tego, że to przyniosło skutek, że zareagowałam od razu, bo tak mam dopiero
W listopadzie miałabym rehabilitację, także oczywiście na Narodowy Fundusz z tych listopadowych oczywiście zrezygnuję, bo nie będą mi potrzebne, bo tutaj będę kontynuować jeszcze, w zależności jakie jeszcze zabiegi będą potrzebne. Tak jak powiedziałam, zostaje laser i prądy, a po tygodniu może laser tylko, także do listopada to już będzie temat załatwiony, także nie będę blokować miejsca, może ktoś inny skorzysta. No tak, ale to jest reakcja taka właśnie potrzebna natychmiast. W tym momencie, jak się dzieje to na świeżo, wtedy jest efekt szybki, bo tak troszeczkę jak to później zostałe takie, to już nie jest tak, jak być powinno. Dziękuję Wam bardzo za to, że do mnie zaglądacie, oglądacie i życzycie mi powrotu do zdrowia. Bardzo serdecznie dziękuję z całego serca Wam za to. Na razie, trzymajcie się.